Dzień dobry wszystkim. Szanowni Państwo, otwieram obrady 22. Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bochnia. Witam serdecznie Pana Wójta, Panią Wójt, Panią Skarbnik, Panią Sekretarz, Panią Radcę Prawną. Witam wszystkich Państwa, również witam tutaj Pana Sołtysa. Nie wiem, czy jeszcze są inni sołtysi, jeżeli są tam na sali, też bardzo serdecznie witam. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o te sanitarne sprawy, jeżeli ktoś, widzę, są jedni w maseczkach, jeżeli dla zachowania tego bezpieczeństwa, też proszę ubrać te maseczki, jeżeli z Państwa tego... Jeżeli nam przewodniczący tak mówi, tak. To bym bardzo prosił. Informuję, że obrady gminy Bochnia są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a następnie nagrania obrad Rady Gminy są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej gminy Bochnia. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. Na dzisiejszej sesji mamy radnych 13. Proszę wszystkich teraz radnych o naciśnięcie przycisku potwierdzającego obecność na sesji na urządzeniu teleinformatycznym. Bardzo bym prosił. Zgadza się. Dziękuję bardzo. 13 radnych jest na dzisiejszej sesji, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy Bochnia może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Szanowni Państwo, przystępujemy do ustalenia porządku obrad dzisiejszej sesji. Pozwólcie, że ten program przedstawię. Pierwsze, otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Drugie, ustalenia porządku obrad. Trzecie, przyjęcie protokołu z obrad z ostatniej sesji. 4. Sprawozdanie wójta z działalności międzysesyjnej. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na rok 2020. 2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Bochnia na lata 2020-2031. Punkt 6 to są zapytania i wolne wnioski. 7. Zakończenie obrad 22. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bochnia. Czy są uwagi względne inne propozycje do przedstawionego przeze mnie porządku obrad? Nie widzę. W takim razie przegłosujemy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? Protokół poprzedniej sesji był do wglądu pań i panów radnych w Biurze Rady Gminy w godzinach pracy tego urzędu. Czy są uwagi do tego protokołu, który znajduje się w Radzie? Nie widzę. W takim razie, kto jest za przyjęciem tego protokołu? Stwierdzam, że protokół został przyjęty. Przypominam panom i paniom radnym, że dla sprawności naszej sesji bardzo prosił o wnioski, interpelacje składać w formie pisemnej. Tutaj ja je odczytam. Przystępujemy teraz do punktu 5 porządku obrad, czyli podjęcie uchwał. Bardzo bym prosił teraz poszczególnych przewodniczących poszczególnych komisji o opinię, którą
Szanowni Państwo, dwie minuty tutaj musimy, bo tutaj są jakieś techniczne problemy. Chwileczkę. Panie Wójcie, można tutaj, akurat oni tutaj będą technicznie tutaj udoskonalać te wszystkie problemy, a niech Pan Wójt zabierze głos. Czy jakieś pytania do przedstawionego przez niego sprawozdania? Nie widzę. To w takim razie przystępujemy do punktu 5, czyli podjęcie uchwał. Bardzo bym prosił przewodniczących poszczególnych komisji o odczytanie opinii na temat tych uchwał. Bardzo bym prosił komisję. Zaczniemy od Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów. Bardzo proszę. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Bochnia na posiedzeniu w dniu 7 września 2020 roku po szczegółowym sesję zaopiniowała wszystkie materiały na 22. nadzwyczajną sesję Rady Gminy Bochnia. Projekt zmian uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2020 rok został zaopiniowany w stosunku 1 głos za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Projekt zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bochnia na lata 2020-2031 został zaopiniowany w stosunku 1 głos za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Dziękuję. Proszę teraz Komisję Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych. Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy Bochnia na posiedzeniu w dniu 7 września 2020 roku po szczegółowym przeanalizowaniu materiałów na sesję zaopiniowała wszystkie materiały na 22. nadzwyczajną sesję Rady Gminy Bochnia. Projekt zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2020 rok został zaopiniowany w stosunku 2 głosy za, 1 nieobecna osoba. Projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bochnia na 2020-2031 został zaopiniowany w stosunku 2 za, 1 osoba nieobecna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę teraz Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy na posiedzeniu 7 września 2020 po szczegółowym przeanalizowaniu materiału na sesję zaopiniowała wszystkie materiały na 22. nadzwyczajną sesję Rady Gminy Bochnia. Projekt zmiany uchwały budżetu Gminy Bochnia na 2020 został zaopiniowany w stosunku
Dziękuję bardzo. Proszę Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Bochnia na posiedzeniu w dniu dzisiejszym po szczegółowym przeanalizowaniu materiałów na sesję zaopiniowała wszystkie materiały na 22. nadzwyczajną sesję Rady Gminy Bochnia. Projekt zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na 2020 rok został zaopiniowany w stosunku. 2 głosy za, 1 głos wstrzymujący się. Projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bochnia na lata 2020-2031 został zaopiniowany w stosunku. 2 głosy za, 1 głos wstrzymujący się. Dziękuję. Dziękuję. I ostatnia komisja skarg wniosków i petycji. Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Bochnia na posiedzeniu w dniu 7 września 2020 roku po szczegółowym przeanalizowaniu materiału na sesję zaopiniowała wszystkie materiały na 22. nadzwyczajną sesję Rady Gminy Bochnia. Projekt zmiany uchwały budżetowej Gminy Bochnia na rok 2020 został zaopiniowany w stosunku 2 głosy za, 2 głosy przeciw, 1 wstrzymujący się. Projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bochnia na lata 2020-2031 został zaopiniowany w stosunku 2 głosy za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Opinie komisji są znane. Bardzo bym teraz prosił panią skarbnik o przedstawienie omówienia projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy na rok 2020. Bardzo. Wprowadzamy również kwotę 3600 jako odszkodowanie.
proszę bardzo. Uchwała Gminy Bochnia z 2020 roku w sprawie zmiany budżetowej Gminy Bochnia na 2020 rok w podstawie prawnej ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, Rady Gminy Bochnia oraz następuje paragraf pierwszy. Paragraf 10 uchwały budżetowej nr 13/102/19 jest od dnia 2019 roku dokonuje się zmian budżetu Gminy Bochnia podlegającej na zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3 564 grosze, jak za 8.1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Paragraf drugi uchwały budżetowej nr 13/102/19 z dnia 3 grudnia 2019 roku dokonuje się zmian budżetu Gminy Bochnia podlegającej na zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 381 14 4 grosze, jak za 8.1 uchwały do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 12 407 848 groszy, pozostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w tej samej wysokości. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14 982 752 7 groszy i rozchody budżetu w kwocie 2 934 725 47 groszy, jak są się należy do niniejszej uchwały. Ustala się niezobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych obligacji w roku 2020 w wysokości 13 000 000, z czego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12 847 528 groszy i na spłatę wcześniej zaliczonych zobowiązań w kwocie 952 142 grosze, upoważnia się wójta do zaciągnięcia do zobowiązań do kwotów ustalonych do rzędu w paragrafie trzecim. Paragraf czwarty. Ustala się zatem, nie mając program zadania inwestycyjne, jak załączone do niniejszej uchwały. Paragraf piąty. Ustala się zatem, nie mając funduszu szkolnictwa, jak załączone do 5 do niniejszej uchwały. Paragraf szósty. Ustala się zatem, nie mając dotacji z budżetu gminy w 2020 roku, jak załączone do 6 do niniejszej uchwały. I paragraf siódmy. Uchwała dotyczy dnia podjęcia podatku ogłoszonego dzienniku urzędowym województwa małopolskiego. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję za przedstawienie tego projektu. Opinie komisji są znane. Czy są jakieś pytania do tej projektu uchwały? Proszę bardzo, pan radny. Ja mam takie pytanie techniczne. 600 tysięcy złotych z COVID-u to są środki gminne, czy to środki pozyskane z zewnątrz dla RPK? I drugie też takie techniczne pytanie, jak jest rozliczany transport dzieci do szkoły, to widzę, że RPK musi też już w ramach tych tutaj naszych objęcia, naszego udziału, czy to jest oddzielny partner członkowski? Dziękuję bardzo. Wiadomo, jak duże spadki dochodów RPK poniósł przez te, jeśli chodzi, no z biletu na przykład. Wiemy coś, czy? Kto jest przeciw?
10 radnych jest za, 3 wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała nr 22/162/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na rok 2020 została podjęta. Projekt drugi. Proszę również panią skarbnik o przedstawienie mnie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Bochnia na lata 2020-2031. Bardzo proszę. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwałę przyjęto. Przyjęło 10 radnych. Czy wstrzymało się? Stwierdzam, że uchwała nr 22/163/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Bochnia na lata 2020-2031 została podjęta. To były projekty uchwał. Dwa dzisiaj, ze względu na to, że było to pilne spotkanie i nasza rada, dlatego jest nadzwyczajna, środki, które pan, znaczy te dotacje, które pan wójt tutaj na wstępie powiedział, bardzo ważna rzecz dla naszych szkół. To są duże pieniądze, 16, tak, panie wójcie? 16 milionów. Poprawią na pewno stan techniczny, przede wszystkim energotermiczny stan. W tym jest, są wymiany też okien, czy jak to wygląda? Też między innymi pewnie. Bardzo ważna decyzja, także podjęliśmy na dzisiejszej sesji bardzo ważny projekt. Szanowni państwo, została nam jeszcze punkt 6, zapytania i wolne wnioski. Bardzo bym prosił, jeżeli takie są, to pani tutaj radna, pani Barbara Kweczko, bardzo bym prosił. Ja panie wójcie chciałam zapytać, co będzie z oświetleniem teraz w jesieni, bo u nas jest bardzo ciemno i mieszkańcy się dopytują. Thank you.
Kowalska, bardzo proszę. Ja mam takie pytanie, po pracy w środkach zdrowia stanowce, przemian dwie interwencje, że środek wieczyny i podjęłem tam dzisiaj przykarka, że dnia 4 września ośrodek stanowczy wieczyny. Ani to jest nieokreślone do kiedy i z takiego powodu. Ludzie się denerwują, nawet mówią, że czy to na stałe, panie radny zamknięty, no bo pisze, to zamknięty i nie ma daty. Dokąd, co się dzieje, bym chciał zyskać informację, a drugi o drugą sprawę, to też mieszkańcy się zwracają do mnie w sprawie, prawda, w sprawie przestrzennego, czyli ja to rozumiem, że w sprawie studium na razie, uwarunkowań przestrzennych, jakie to są szanse, że kiedy, jak, jakie terminy takie mniej więcej realne, no poczekają po prostu na budowę, na to i są bardzo tutaj niepokojeni i proszą bardzo, żeby po prostu to jakoś w jakiś sposób załatwić tę sprawę. Dziękuję bardzo. Proszę pani. Ustalić teraz w budżecie na przyszły rok, tak, panie skarbnik? Tak to wygląda. Dobrze, dziękuję. Pan radny, teraz proszę. No to proszę, chyba że jeżeli do tego. No. Szanowny panie wójcie, pani nie zrozumiała mojego pytania. Ja pytałem, bo piszę na kartce, że od dnia 4 do 4 czy od 4 do 7 to jest 5 dzisiaj to jest 10, a 50 dokąd? O to tylko chodzi, żeby być ludzkim, napisać tym ludziom, żeby oni po prostu wiedzieli, dokąd oni mają się spotykać z tymi problemami. Są ludzie starsi i wczoraj dwie starsze osoby mi zwróciły na to uwagę. Ja tylko o to pytam. Bardzo proszę o odpowiedź konkretną. Panie radny, sprawdzę, bo nie mam informacji. Jak pan zdjęcie, bo zrobiłem radę. Jest w porządku, sprawdził. Nie podejrzewam, że pan. Będzie pan tego, że jest sprawdzone i tyle. No. Ja tylko jestem tutaj przekaźnikiem tego, czy ludzie do mnie przychodzą? Nie wiemy, czy praktykujemy, czy do mnie. Dziękuję. Dziękuję. Teraz pan radny Grubel, proszę. Ja mam zadać tylko interpelację, a mianowicie w związku z odpowiedzią z 10 lutego na moją interpelację z 28 stycznia oraz odpowiedzią z 3 lipca bieżącego roku na moją interpelację z 23 czerwca obie podpisane przez kierownika Wydziału Kierownictwa z którego wynika, że rów, którego przyszła moja interpelacja, usytuowany jest na działce prywatnej, tak jak cytuję, wymaga uzyskania zgody właściciela na wejście w teren. Urząd gminy zwróci się ponownie do wyrażenia ustalenia zakresu i sposobu realizacji rowu oraz wyrażenia zgody na wejście w teren oraz cytuję drugą odpowiedź, że przeprowadzono rozmowę telefoniczną z właścicielem działu w sprawie raz wstępnych warunków uzyskania zgody na wejście w teren i tak dalej. Minęło 7 miesięcy od odpowiedzi, na której mowa w wierzeniu wielkiej pierwszej 28 stycznia. 2 miesiące od drugiej odpowiedzi. Niestety widać żadnych działań w zakresie udrożnienia roku. Zadaję więc ponownie pytanie, na które nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. A mianowicie, pierwsze pytanie. Dlaczego do dnia dzisiejszego nie widać żadnych działań fizycznych zmierzających do udrożnienia roku, o które pytam? Ja i mieszkańcy Ciechowice zainteresowani żywo tą sprawą. Kto i na jakiej ustawie
Panie Rzeczonej, wyżej wdrożonego wyżej roku. Co do tej pory, od 10 stycznia, Urząd Gminy w tym zakresie zrobił? Dlaczego w interesie większości mieszkańców, którzy są systematycznie zalegani przez wody opadowe, w czasie nagłych silnych opadów deszczu, Urząd Gminy jest bezradny od kilku lat? Kto stoi za tymi działaniami? Kto i jaki ma lub miał interes, aby tak długo na prostej sprawie nie można było rozwiązać? Dlaczego, aby drożny żółw wymagany jest zgody właściciela działki, a w momencie zasypywania taką zgodę nie było? Przypominam jeszcze raz, jak proszę zresztą interpelację, że 22 czerwca po raz kolejny mieszkańcy zostali zatrudnieni. Oczekuję odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś inne pytania, zapytania? Nie widzę, odczytam tu jeszcze zapytanie pana radnego Cefala. Pytam, co z oświetleniem ulicznym do przystanku PKP w Cikowicach od strony Damienic. Z tej drogi gminy korzystają mieszkańcy dojeżdżający do pracy i ucząca się młodzież. Szanowni Państwo, to jest wszystko na dzisiejszą sesję. Więcej pytań nie mam. W takim razie dziękuję bardzo serdecznie i zamykam obrady 20. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bochnia. Dziękuję bardzo.